Słowo Boże zawiera w 23 psalmie, werset 2, informacje tego typu. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Spokojne wody w tym psalmie 23, nad wody spokojne prowadzi mnie, mówią o pokoju i uciszeniu serca, niekoniecznie wywołanym sprzyjającymi okolicznościami, ale raczej bez względu na okoliczności. Czy pamiętacie ten cudowny werset? Izajasza 26, werset 3. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówię, bo tobie zaufał. Izajasz 26, 3. Nie jest tu napisane, tego zachowasz w bezpiecznym otoczeniu. Oznacza to, że możemy posiadać doskonały pokój nawet w sytuacji, kiedy wszystko staje się powywracane, zdaje się zwracać przeciwko nam. Przykład tego widzimy w samym Panu Jezusie Chrystusie. Przypomnijmy sobie tę sytuację na Jeziorze Galilejskim, kiedy rozszalał się potężny sztorm. Wiał wicher, a fale z furią uderzały w niewielką łódź, którą płynął. Zdawać by się mogło, że zaraz roztrzaska się ona w kawałki od potężnej nawałnicy. Wszystkich w łodzi doświadczonych rybaków ogarnęła panika poza jednym. Dlaczego uczniowie nie poszli za jego przykładem, dzieląc pokój, który wypełniał jego błogosławione serce? Zbudzili Pana Jezusa Chrystusa ze snu, a On jednym słowem uciszył szalejącą burzę. Uczniowie podczas sztormu byli tak samo bezpieczni, jak wówczas, kiedy na jeziorze nastała wielka cisza i nie było powodu, aby nie podzielali z Panem Jego pokoju. On może dać swój pokój do naszych serc, ale my potrzebujemy miejsca, w którym moglibyśmy odpocząć. Inaczej nie będziemy mogli radować się Nim. Gdzie Pan Jezus znajdował odpocznienie? W niezmiennej miłości Ojca. On wiedział, że Jego ręka wszystkim kieruje i będąc świadomym Jego miłości, mógł odpocząć. On podarował nam tę samą miłość, abyśmy i my znaleźli w niej odpocznienie. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Tak mówi Rzymian 8, rozdział 28, werset. Możemy się jednak radować z tego faktu tak długo, jak długo On nas prowadzi. Jeśli zboczymy z Jego dróg, będziemy zatroskani i pozbawieni pokoju.